Cześć, witajcie. Jak już widzicie po tytule odcinka, to jest on ostatnim na tym kanale. I nie będę tutaj was owijać, nie będę mówić, że a może kiedyś wrócę, albo może jak będę miała więcej czasu. Nie, nawet jeśli mam ten wolny czas, nawet jeśli wszystko sprzyja temu, żeby nagrywać, no to po prostu już nie będę tego robić. Dobra, no to jakby ktoś pytał, dlaczego kończę, no bo przecież dobrze mi szło, miałam widownię, pozytywne komentarze, wyświetlenia i tak dalej, no to zacznijmy od tego, że celem tego kanału nigdy nie było wybicie się czy coś. No to jest przecież oczywiste, że na Nostale już od wielu, wielu lat nie da się wybić, to już nie są czasy Yoshiego czy coś. I ja zawsze o tym wiedziałam. Na tym kanale po prostu dostawałam taki full odpał, obojętnie jak to teraz brzmi, ale no byłam w stanie się spełnić tutaj kreatywnie. Przez te wszystkie pozytywne komentarze i jak na tą grę niezłe wyświetlenia, dostałam też bardzo dużo pewności siebie i przede wszystkim motywację. I tu nawet nie chodzi już tylko o grę, ale to też przekładało się właśnie na prawdziwe życie. I ja wiem, że ja gadam teraz, jakby od tego kanału miało zależeć całe moje życie, ale na pewno ten kanał, jak i Nostale samo w sobie, miało bardzo duży wpływ na nie. Chociażby coś, co nie jest tajemnicą, czyli to, że nadal jestem z facetem, którego poznałam na odcinku walentynkowym ponad 4 lata temu. Aparat będziesz miała, czy co? No będę miała aparat, ale to później. Najpierw muszę mi rozepchać... Więc to nie jest tak, że nic z tego kanału nie mam, czy coś, ale na moim obecnym etapie życiowym mi się to już po prostu nie opłaca. Wolę teraz ten czas, który poświęciłabym na montowanie filmu, poświęcić na coś, co w przyszłości da mi jakiś inkom. A no nie oszukujmy się, no stale jak i ten kanał, no nigdy by nie były jego źródłem. Mogłabym potraktować nagrywanie jako hobby, owszem, ale nie w wypadku, kiedy montowanie zajmuje mi ponad 24 godziny. I ta liczba nie jest przypadkowa, bo na robienie poprzedniego filmu faktycznie poświęciłam 24 godziny. Ja normalnie przy tym biurku robiłam speedrun życia. To jest tak, że przez cały tydzień robi się jakby materiał, no bo to jest tygodnik, co nie? W sobotę był zawsze ostatni dzień i musiałam zrobić tak, żeby film był gotowy na niedzielę, jakoś do wieczora. To znaczy, że miałam tylko tyle czasu, żeby zmontować materiały z całego tygodnia, do tego nagrać voiceover, napisać opis, znaleźć muzykę, poprawić błędy i tak dalej. No i teraz powiecie, dobra, no to zrób odcinek na zapas. Spoko, tylko że jak będę montować jeden, to już muszę zacząć nagrywać kolejny. No to nagraj poradnik. Okej, ale na poradnik to ja potrzebuję ponad tydzień. No bo to nie jest takie proste, jak wam się wydaje. Już pomijając to, że ja mam tendencję do komplikowania rzeczy, ale to już tam swoją drogą. Dlatego właśnie wolałam robić ten tygodnik i nie będę się tutaj zagłębiać w proces robienia poradnika, ale jako przykład macie tutaj screena z poradnika na expa. To, co tutaj jest zlistowane, to są wszystkie tematy, przez które ja muszę przejść, żeby ten poradnik miał ręce i nogi, żeby był po prostu legitny. Mogłam tutaj w tym segmencie zabrzmieć trochę, jakbym narzekała, ale właśnie wręcz przeciwnie, bo ja lubię móc się zaangażować, rozłożyć jakiś temat na łopatki, coś wytłumaczyć, przekazać dalej, zwizualizować. No ale niestety, tak jak mówiłam, jeśli nie daje mi to żadnego benefitu, albo inaczej, jeśli nie mam w tym celu, na przykład wybicia się na YouTubie i później czerpanie z tego korzyści, no to niestety muszę zrezygnować. Tutaj teraz to wszystko powiedziałam nie dlatego, żeby się wytłumaczyć czy coś, chcę po prostu, żeby ten rozdział był do porządku zamknięty. Bo za każdym razem, jak wracam do Nostale, to nie potrafię się powstrzymać od nagrywania. Nie wiem dlaczego, ale po prostu no nie potrafię i cały czas mam z tyłu głowy to, że mogę tu wrócić. No bo przecież nigdy się oficjalnie z tego kanału nie pożegnałam, nigdy nie zamknęłam tego. Dlatego też nagrywam ten film trochę dla samej siebie, żeby po prostu móc w końcu odpuścić i żeby zamknąć ten temat. Co do Nostale, to normalnie będę grać, jak mnie najdzie na to ochota, ale na kanał to już na pewno nie wrócę i postanowiłam też, że wrzucę wszystkie stare filmy z powrotem na publiczne, nawet jeśli to jest totalna cringe'oza, to niech one sobie tutaj po prostu istnieją jako wspomnienia. No i to jest chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, a nawet jeśli, no to już nie szkodzi. I jeszcze tak ode mnie, to chciałabym bardzo, bardzo podziękować za wszystkie pozytywne komentarze, za wszystkie negatywne komentarze, bo dzięki nim mogłam się poprawić. Dziękuję też za każdego donata, jakiego kiedykolwiek dostałam. Nie było ich dużo, ale na pewno jakieś były, więc bardzo za nie dziękuję. Za spędzony czas, za zajebistą przygodę, na pewno będę to dobrze wspominać. No i to tyle. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz.